Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie na temat diet. Dlaczego diety nie działają? Dlatego, że dieta w samej definicji to jest coś, co robimy przez parę dni, ewentualnie parę tygodni w celu poprawienia przemiany materii. Czyli zaczynamy jeść różnego rodzaju produkty, które mogą przyspieszyć przemianę materii i mogą sprawić, że tracimy parę zbędnych kilogramów, chudniemy. No a później ludzie normalnie wracają do takiego normalnego odżywiania. No i to dlatego właśnie diety nie działają. Aczkolwiek jeśli ludzie chcą naprawdę pozbyć się zbędnych kilogramów, to muszą stworzyć taki styl życia, gdzie te po prostu zbędne kilogramy będą same spadały, czyli poprzez odrzucenie produktów pochodzenia zwierzęcego, jedzenie więcej warzyw i owoców, picie wody, herbatek, przede wszystkim ziołowych i nie tylko takie jedzenie w znaczeniu materialnym, ale też to, żeby w ogóle dokarmić się też w znaczeniu psychologicznym, żeby w ogóle zadbać o siebie, żeby wiedzieć, że zdrowe jedzenie to tak naprawdę jest jedną z najważniejszych sposobów dbania o siebie. Jeśli ktoś jeździ samochodem, to doskonale wie, że na przykład do samochodu, który może tylko mieć paliwo, to nie zatankuje oleju. Wie, że zniszczyłby po prostu silnik. Tak samo jest ze zdrowiem człowieka. Dlaczego my wrzucamy takie kosmiczne śmieci, które sprawiają, że nasz organizm choruje, a manifestuje się to w różny sposób chorobami chronicznymi, szczególnie nadciśnieniem, wysokim cholesterolem, cukrzycą, nowotworami. To wszystko wychodzi. Dużo osób mówi, że teraz właśnie na świecie jest dużo zgonów właśnie z powodów takich jak choroby nowotworowe, cukrzyca, nadciśnienie, zawały i udar mózgu. Aczkolwiek nikt nie mówi, że te wszystkie choroby mają jeden początek – jedzenie nieprawidłowe. Gdyby wszyscy zaczęli bawić się po prostu takiego naprawdę fajnego naukowca i dochodzić powodów, dla których te choroby po prostu manifestują się zgonami, to po prostu wszyscy byliby bardzo zdziwieni.